Meine liebe Mutter, sei stolz, ich trage die Fahne. Były raz trzy siostry, Stanisława, Maria i Lala. Nie powiem, ażeby imię Stanisława szczególnie mi się podobało. Wolałem Maria, a już Lala, że nieszczególne i że powtarzało się w ten sposób Lala, bardzo mi przypadło do gustu, ale Lali nigdy nie poznałem. Swój żywot artystyczny zaczynał właśnie od sztuk plastycznych. Od malarstwa, różnego rodzaju prób rysunkowych. I w swoich próbach malarskich wydaje się, że próbuje uchwycić to, co próbował także uchwycić w swojej prozie. Jakieś fragmenty rzeczywistości, fenomen miejsca, ale także człowieka, prawda? Jakieś sytuacje, które wydają się sytuacjami przypadkowymi. To są, można by powiedzieć, notatki do późniejszej prozy. Przeczytałem Haupta pierwszy raz, może w połowie lat 80. tutaj, w górę. To było jeszcze paryskie wydanie, bardzo niewyraźne, malutki druk od Gierojcza. Przeczytałem go w czarnym. Była zima, było zasypane śniegiem wszystko, w czarnym nie było prądu. Ja siedziałem i czytałem przy lampie naftowej. To jest pisarz, który potrafił nazwać coś, co nam chodziło po głowie, a jakby nigdy tego nie potrafiliśmy wyrazić. Dla niego bardzo istotne jest to wszystko, co tworzy taką skórę świata. Wyglądy, zapachy, miejsca. On był wielką indywidualnością. Jego trudno było nagiąć do jakichś kanonów. Każdą formę artystyczną wykorzystywał jak chciał. I to była pierwsza polska literatura, która, a już byłem starym facetem, miałem, Boże, ile ja miałem? 27, 28 lat. I to była pierwsza polska literatura, pierwsze polskie pisarstwo, które mnie ugodziło głęboko w serce i już nigdy niczego tak wyrazistego, tak pięknego nie udało mi się przeczytać w polskiej literaturze. I od tamtej pory Haupt mi towarzyszy jako pisarz, strasznie osobny, strasznie oddzielny, pisarz wyjątkowy. Myślę, że nie da się porównać z nikim. Otóż ta najstarsza, o tej najstarszej będę pisał. Bo tam u niej i u jej męża zdarzyło mi się być parę razy. To było w Gorlickiem, ale już pośród gór. To tam, gdzie język etnograficzny łemkowski zachodzi aż po Beskid Wyspowy. Nazywało się to Szymbark, a ściślej Szymbark Bystrzyca. Sam Szymbark był polski, a nawet bardzo polski. Mówili tam jak zawsze na pograniczu etnograficznym polszczyzną prawie literacką. A jak przychodził ktoś, to na powitanie kłaniał się, o tak, kładąc rękę na sercu i pochylając się, tą ręką wykonywał gest od serca do nóg witanego. Gdzie zaczyna się jego biografia? Haupt urodził się w Ułaszkowcach, niedaleko Czartkowa, w województwie tarnopolskim. Pochodził z rodziny bardzo inteligenckiej i to w kilku pokoleniach. Jego biografia przedwojenna stanowiła zagadkę. On nie zrobił nic, żeby do obiegu powszechnego weszły choćby jakieś strzępy jego biografii, mogące stanowić układ odniesienia dla czytelnika. Haupt przed wojną to ktoś, kto po prostu zbiera doświadczenia, ktoś, kto na równi z kwestiami dotyczącymi nauki traktuje zagadnienia dotyczące sztuki czy społeczeństwa. To ktoś, kto właściwie ma niesłychanie chłonny umysł i do całej gamy jego zainteresowań związanych właśnie z poszczególnymi środowiskami, w które wchodził, można by przecież dorzucić taternictwo, sport,
prawda, architekturę, sztukę ludową, folklor. Był wtedy niezwykle aktywnym uczestnikiem wszelkiego rodzaju imprez, wszelkiego rodzaju spotkań. Wszędzie go było pełno. Czy to były jakieś wystawy malarskie, czy to były jakieś wykłady, czy to były jakieś projekcje filmów. On był wszędzie. Wędrówki Chałupta po międzywojennej Galicji Wschodniej wydaje się uwrażliwiły go na rzeczywistość wielokulturowości. Nie w ten sposób, jak my dzisiaj o niej myślimy, tylko przyglądając się blaskom i cieniom tej wielokulturowości i jakby korzystając też z bardzo różnych inspiracji, które dawał i świat żydowski, i świat huculski, i świat ukraiński, czy wreszcie ten, w którym Chałup przebywa najczęściej, świat różnych warstw społecznych polskiego ziemiaństwa, inteligencji, mieszczaństwa, czy nawet chłopstwa. On jest jednocześnie żołnierzem, który cały czas jest powoływany do wojska, tam kolejne szkoły oficerskie przechodzi i jest takim cyganem jakby literackim, to znaczy właśnie w tych, kiedy nie jest w wojsku, no to na przykład spędza czas razem ze znajomymi w jakichś knajpach. Studia na Politechnice spowodowały i przebywanie we Lwowie to, że Chałupt zetknął się ze środowiskiem artystycznym lwowskim tego czasu. Może niezbyt aktywnym na tle innych środowisk polskich, ale też bardzo zróżnicowanym i ciekawym. Kiedy rodzi się pisarstwo Chałupta i w którym momencie możemy mówić o nim jako o pisarzu? Można by powiedzieć, że debiut to jest przedwojenny, ale Chałupt jako pisarz, ten, którego my znamy z Baskijskiego Diabła, z Pierścienia z Papieru, to jest pisarz, który się rodzi w czasie wojny. Chałupt brał udział w kampanii wrześniowej? Oczywiście. On był dowódcą baterii, czyli dwóch działonów armat. 10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej, dowodzona przez pułkownika Maczka. I on na samym początku września, na samym początku agresji hitlerowskiej na Polskę, brał udział w bardzo ciężkich walkach na Podhalu. I to była taka walka na śmierć i życie. On mógł z tej walki nie wyjść żywy. Po ewakuacji na Węgry był tam kilka miesięcy w obozach dla internowanych. Z Węgier trafia bardzo szybko też do obozu internowania, do takich obozów w Francji. Stamtąd jest jednym z pierwszych transportów, przeprawia się do Anglii i tam jest żołnierzem, tylko nie dostaje jakichś zadań wojskowych, które by nakazywały mu płynąć na przykład do Europy, walczyć i zostaje w Anglii do końca wojny. Miał bardzo dużo czasu na oddawanie się twórczości artystycznej, czyli malarstwu i pisaniu. Przemiana dla mnie wydaje się tak trochę niewytłumaczalna. To trochę tak, jakby Chałupt na podobieństwo Ateny wyskoczył z głowy Zeusa. Już w pełni ukształtowany pisarz. I na Wyspach Brytyjskich zaczął publikować. Tam poznał Amerykankę z południa, z Nowego Orleanu, która pracowała tam jako przedstawicielka amerykańskiego Czerwonego Krzyża. I po 3 miesiącach znajomości zawarli małżeństwo. Moi rodzice chcieli początkowo osiedlić się na południu Francji i na pewno byliby tam szczęśliwi. Ale z powodów ekonomicznych i innych zdecydowali się jechać do Stanów Zjednoczonych i zamieszkać w mieście rodzinnym mojej matki, Nowym Orleanie. Mój ojciec od tego momentu stał się obcym, jak ryba bez wody, częściowo do końca życia. On nigdy nie próbował stać się amerykańskim Amerykaninem i nadal podtrzymywał swoją europejską tożsamość i zainteresowanie polskimi sprawami. Ten bagaż dziesięciolecia, szczególnie lat 30., jest dla Chałupta bagażem, który mu wystarczył do tego, by później
jakby rozwinąć swoją twórczość wokół tego, co zostało zamknięte wraz z wybuchem wojny, to znaczy wokół rzeczywistości państwa, którego już nie ma i społeczeństwa, którego już nie ma. Dużo pisze o miejscach, to jest dla niego ważne. Miejsca, miasta, miasteczka z topografią. Bardzo tutaj, jeżeli o ludziach pisze, ukrywając ich pod ich właśnie takimi pseudonimami, to o miejscach pisze bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie. A jak wygląda jego życie na emigracji? To można określić jednym słowem – samotność. Znalazł się w środowisku całkowicie egzotycznym. Nowy Orlean to artystyczne miasto i jest tu dużo prawdziwych artystów i tych, którzy udają, że są artystami. Ci drudzy sprzedają obrazy w Alei Piratów. Wiem, że mój ojciec poszedł tam i sprzedał jeden lub dwa swoje obrazy za około $25, co byłoby $100 lub $200 teraz. Moja matka bardzo martwiła się o pieniądze i to, że mój ojciec ciągle pisał i malował i nie przynosił żadnych pieniędzy, sprawiało, że była niecierpliwa. A w jaki sposób trafia do głosu Ameryki i na czym polega jego praca tam? Cały czas poszukiwał możliwości pracowania w Stanach Zjednoczonych w takim miejscu, które by po pierwsze miało coś wspólnego z kulturą, żeby się całkowicie nie odrywać od tego, co jest dla niego najistotniejsze. Po drugie, żeby było miało coś wspólnego z Polską, z polskim językiem. I udało mu się znaleźć w końcu taką pracę właśnie w rozgłośni Głosu Ameryki. To jest nasz pierwszy dom. Stąd mój ojciec szedł codziennie do pracy w Głosie Ameryki. Mieliśmy nasz pierwszy samochód, niebieskiego Buicka. Mieliśmy barbecue. Pamiętam, że był bardzo zadowolony w tym czasie. Przyzwyczaił się do nowego życia, przedmiotów i był zainteresowany odkrywaniem Ameryki i życiem, dobrym amerykańskim życiem. Próbując się zapoznawać z tą Ameryką, oswajać ją jakoś, on pisze taki cykl czegoś, co nazywa reportażami. Dzisiaj byśmy powiedzieli raczej, że to są może jakieś opowiadania. To są takie o podróżach po Ameryce ze swoim synem. I to jest istotne, ponieważ kiedy czytamy te teksty, to one z jednej strony są próbą takiego, widzimy w nich próbę opisywania tego świata dookoła, który jest całkowicie nowy. I to jest ciekawe w tym wszystkim, że on jakby poznaje tą Amerykę, specyfikę jej i opisuje, ale jednocześnie te teksty zawierają coś więcej. W tych tekstach jest próba odnalezienia samego siebie. Znaczy, to jest człowiek, który jest na wygnaniu, który nie może wrócić do swojego kraju, tego, w którym się urodził, w którym by chciał żyć. Żyje w jakiejś zupełnie obcej rzeczywistości. I jak to robi? On mianowicie robi to w ten sposób, że opisuje Amerykę Północną, ale jednocześnie cały czas szuka takich przejść, jakichś takich nici łączących z Europą. Więc to jest egzotyka? To tak? Niby gdzieś daleko, a tak nieznacznie, niezaskakująco. Piasek był miałki, tak jakby był z tłuczonego szkła. Jest biały, aż tu nagle brudny jakiś, zamoczony, brunatny. I na nim muszla. Nie zaraz jakaś wymyślna morska koncha, dziwacznie pokręcona, nakrapiana czy fantazyjnie umalowana, ale właśnie płytka łódeczka brunatna, wyłożona tylko od wewnątrz mieniącą się macicą perłową, podobna do naszej szczerzui. Potem patyk, potem spróchniały pantofel tenisowy, potem nic, znów tylko piasek. A podnieś oczy ponad piasek, to woda płaska, brudnozielona i dopiero jak oczy pobiegną do horyzontu, to szmaragdowa, zielona, bardzo zielona. Nad nią chmury. Więc to tak. Woda, piasek, śmiecie na piasku, niebo. To aż tu, aż tak niezaskakująco. Czy Haupt koncentruje się tylko i wyłącznie na przeszłości? To nie jest pisarz z pewnością taki, który zamyka się na świat, który go otacza. Właśnie to jest punktem wyjścia do tych opowieści. Niby zaczynamy od wspomnienia, ale przenosimy się do Ameryki
właśnie tych lat 50., 60. I jest sporo takich świetnych opowiadań, które są związane z jazdą samochodem, z oglądaniem tej Ameryki przez okno samochodu. I jest jakimś takim prekursorem, można by było powiedzieć też, Haupt, takich opowieści snutych w samochodzie. Literatura drogi? Tak, takiej literatury drogi. I myślę, że to też jest jeszcze chyba do przebadania, ten wątek amerykański. I właśnie taki Haupt jako taki pisarz, który właśnie pisze o Ameryce. Czyli był takim człowiekiem, który nie zamyka się w kręgu polskości, nie jest takim, a jest cały czas otwarty na świat, na to, co mu ta rzeczywistość przynosi. To drzewo za mną, to drzewo, na które ojciec wspiął się pewnego dnia, kiedy byłem chłopcem, bo ja bałem się wysokości. Więc pewnego dnia wspiął się tam rano i kiedy wyjrzałem przez boczne okno, on był 20 stóp nad ziemią, szczęśliwy jak nigdy i nie czujący strachu. Oczywiście mnie to przestraszyło i pewnie bardzo krzyczałem, dopóki nie zszedł. Ale on taki był. Robił i inne rzeczy podobne do tej, chcąc mnie uczyć. Haupt, zresztą sam to wielokrotnie podkreślał, bardzo późno publikuje swoją pierwszą książkę. To jest 63 rok dopiero w wydawnictwie paryskiej kultury, w tej serii, takiej słynnej Biblioteka Paryskiej Kultury prowadzonej przez Giedroycia. Tam się ukazuje jego książka Pierścień z papieru. Ale ta książka składa się z tekstów publikowanych wcześniej, w tym część tych tekstów, które on opublikował, były pisane w czasie wojny. Jak ci czytelnicy oceniali go? Ci, którzy się wypowiadali, a można ich policzyć na palcach jednej ręki, byli bardzo zachwyceni, mówili o nich w samych superlatywach. Ale jeśli jakąś miarą oddźwięku czytelniczego są, powiedzmy, listy do redakcji, no to tam jak się zdarzyły dwa, to było wszystko i oba to były listy korygujące pewne nieścisłości, które ich zdaniem tych nadawców listów Haupt popełnił. Więc tym bardziej należy podziwiać jego samozaparcie. Pisał wbrew wszystkiemu. Cała twórczość Haupta mieści się w jednym grubym tomie, ale jednym grubym tomie. A wielu pisarzy ma 12 tomów dzieł wszystkich, więc Haupta da się zmieścić w jednym grubym tomie, ale jest to rzeczywiście twórczość niezwykła, mimo stosunkowo skromnej ilości. Czym jest i jaką rolę względem pisarstwa Haupta spełnia festiwal jego imienia? No, przede wszystkim festiwal imienia Haupta, który wymyślili Andrzej Stasiuk i Monika Schneiderman i realizują od wielu lat z pomocą tej społeczności samorządowej w Gorlicach. Bo to jest ważne, że w tym festiwalu bierze udział cała społeczność, władze, bardzo się w to angażują, tego miasta, w którym przed wojną Haupt bywał, miał tam przyjaciół właśnie w Szymbarku i w tych miejscach bywał. No ten festiwal po prostu go cały czas przypomina. Tak? Za każdym razem, co roku, kiedy się we wrześniu odbywa, to słyszymy Zygmunt Haupt. No i myślimy sobie, cóż to jest za pisarz, któremu Andrzej Stasiuk tworzy festiwal, prawda? Kim jest ta postać? I robimy ten nasz festiwal tutaj, właśnie w Beskidzienickim, ponieważ Haupt w swoich wędrówkach, powiedzmy przedwojennych, młodzieńczych, znalazł się w Szymbarku. Znalazł się w Szymbarku i napisał jedno opowiadanie, które gdzieś w tle Szymbark występuje. I dlatego tutaj, dlatego że kochamy Haupta, dlatego że nawiedził siebie Gorlicką. Bardzo wszystkich zapraszam. Przyjeżdżają ludzie ze świata i z Polski, i z daleka, i z bliska. Przyjeżdżają do Haupta. Opyla się, naprawdę. Zapraszam na festiwal.